Siemanko kochani, dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty przepis, zresztą jak chyba wszystkie na tym kanale, ale bardzo prosty przepis na ketogeniczną pizzę, taką, która ma dużo tłuszczu, dużo białka. Będzie to świetna opcja, jeżeli chodzi o posiłek potreningowy, zwłaszcza jeżeli jesteście na redukcji, jeżeli jesteście na diecie ketogenicznej, niskowęglowodanowej, ale w ogóle ta pizza jest zajebista. Nawet kiedyś podobną robiłem na spodzie mięsnym. Odsyłam Was, tutaj gdzieś na górze się pojawi adnotacja do tamtego filmu. Obejrzyjcie, a ja już przystępuję do gotowania. Najpierw pokażę Wam, co, jakich produktów będę potrzebował. I do ciasta na pizzę będę potrzebował mąki kokosowej, twarogu tłustego i 3 jajek. Dodatkowo jeszcze przyprawy, no to już według własnego uznania jakaś bazylia, sól, pieprz i tak dalej, to już sami kochani pod siebie musicie dobrać składniki. Jeżeli chodzi o sos, tak samo tutaj u mnie bazą będzie passata pomidorowa. Do tego jeszcze dodam sobie szynkę, ser mozzarella i pieczarki. Tylko tyle. Zobaczcie, bardzo mało składników, a pizza kozak. Na początek wbijamy jajka do miski. Dodaję całą kostkę twarogu tłustego. I 2 łyżki mąki kokosowej. I na koniec do naszego ciasta, tak jak mówiłem, przyprawy według już własnego uznania. Ja dodam bazylię, czarny pieprz i sol. Teraz całość wystarczy dokładnie wymieszać i będziemy to piec w temperaturze 180 stopni w piekarniku góra-dół 15 do 18 minut. Jeszcze moi drodzy, bo bym zapomniał, jeszcze jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Wstępnie wymieszam sobie widelcem, natomiast jeżeli kochani chodzi o smak tego spodu, bo ktoś może myśleć, że no skoro mąka kokosowa, to ta pizza będzie słodka. Otóż nie. Mąka kokosowa tak, dodaje słodkości, natomiast twaróg z reguły jest kwaskowy, a to w połączeniu jeszcze z jajkami i przyprawami da nam świetny rezultat. Teraz na blachę wyłożoną papierem do pieczenia przekładamy naszą masę, która będzie służyła jako spód naszej pizzy i będziemy i formujemy coś na kształt okręgu. Moi drodzy, ta pizza z tej ilości składników, którą Wam tutaj pokazałem, no to wielkością będzie przypominać na pewno znaną taką pizzę mrożoną Giuseppe. Spód jest już w piekarniku, a my bierzemy się za krojenie pieczarek. Dalej kroimy naszą mozzarellę. W ogóle, co Wy robicie z tą wodą po mozzarelli? No to, kurde, dobre jest. Niektórzy to wyrzucają kulkę, a tylko piją tą wodę. I teraz pora na nasz sos. U mnie podstawa, czyli passata pomidorowa. Przelewam do miseczki. I wystarczy to doprawić. To już według własnego uznania u mnie to będzie sól, pieprz, mieszanka ziół włoskich i wędzona papryka. Wędzona papryka to jest kozak. Ja naprawdę bardzo, bardzo lubię tę przyprawę. Mieszamy nasz sosik i czekamy, aż spód się podpiecze. Będziemy po kolei nakładać warstwy. U mnie to będzie najpierw sos, później pieczarki, szynka i mozzarella. Minęło 17 minut. Tak, moi drodzy, wygląda ten spód naszej ketogenicznej twarogowej pizzy. Teraz wystarczy posmarować sosem, dodać resztę składników i jeszcze będziemy zapiekać, patrząc aż i czekając, aż ser się na wierzchu rozpuści. I nasza pizza z powrotem ląduje w piekarniku. Tu już bez konkretnego czasu. Musimy po prostu obserwować, aż ser się rozpuści, aż wszystkie składniki na wierzchu dojdą.
i po 15 minutach w piekarniku. Tak, moi drodzy, wygląda moja ketogeniczna, twarogowa pizza. Piekłem ją 15 minut, z czego ostatnie 5 na termoobieg z nastawieniem na górę. Ja Wam, kochani, serdecznie polecam zrobić i zjeść taką pizzę. Tu jest masa białka, masa tłuszczu, masa smaku. Serdecznie Wam dziękuję i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, hej!